Prace przy budowie basenów idą zgodnie z planem. Skończony mamy tak naprawdę niecki basenowe. Skończony mamy budynek technologii wody, budynek dla ratowników, kończymy elewację, także jesteśmy już naprawdę na końcowym etapie realizacji naszych basenów. Rodzaj i ilość przygotowywanych pod gołym niebem atrakcji z pewnością ucieszy zarówno starszych, jak i młodszych. Będziemy mieli nieckę 25-metrową do pływania, będzie niecka rekreacyjna z dwoma zjeżdżalniami, z rwącą rzeką, z różnymi dodatkowymi atrakcjami. Będzie mniejszy basen do skoków do wody z trampoliną 3-metrową, będzie brodzik dla dzieci. Kluczowe budynki, elementy i konstrukcje są niemal gotowe. Praca na budowie wre. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe wakacje będzie można spędzić na nowym obiekcie rekreacyjno-sportowym. Mieszkańcy Lubina nie mogą się doczekać otwarcia kompleksu basenów, którego od dawna brakowało w naszym mieście. Bardzo się cieszę. Od dłuższego czasu mówiłam, że w Lubinie nie było gdzie się wykąpać latem na powietrzu. Nie trzeba będzie jeździć do Polkowic. Z tego co słyszałem, tutaj mają być różne zjeżdżalnie i tak dalej, więc to będzie atrakcja. Jak najbardziej. Sądzę, że nie mamy tutaj odkrytego basenu, więc takiego dużego na przykład jak w Polkowicach, więc sądzę, że pozytywnie by to było. Coś nowego, jakiś odkryty, taki najbliższy to chyba mamy w Polkowicach, więc będzie na miejscu. Wielkie otwarcie planowane jest na czerwiec.